Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Właśnie znajduję się w Sulejówku miłośnie. I co ważne, za mną znajduje się rondo, po którym jeździły tysiące samochodów dziennie przez przejazd kolejowy. Przejazd kolejowy został zamknięty, rondo również, a w tym miejscu zaczyna się budowa drugiego tunelu w Sulejówku. Jak wyglądało oficjalne zamknięcie w formie konferencji prasowej i parę pytań do samego Remigiusza? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Bardzo serdecznie w imieniu trzech inwestorów przyszłego tunelu w ulicy Przejazd, przede wszystkim w imieniu pana burmistrza Arkadiusza Śliwy, w imieniu powiatu mińskiego pana starosty Witolda Kikolskiego, proszę o brawa, w imieniu trzeciego inwestora, głównego inwestora PKP Polskich Linii Kolejowych, pana Pawła Senkulskiego, ale jest z nami pan dyrektor również z Centrum Realizacji Inwestycji, pan Krzysztof Pietras, wielkie brawa. Witam wszystkich państwa zgromadzonych, witam radnych, witam przedstawicieli firmy Intop, która jest głównym podwykonawcą tej budowy, tego tunelu. I szanowni państwo, żeby nie przedłużać, historyczny moment. Dzisiaj, punktualnie, w tym momencie zamykamy ostatni szlaban w historii Sulejówka. Nigdy więcej w Sulejówku żadnych szlabanów już nie będzie, no chyba, że będą jakieś szlabany wjazdowe, ale mam nadzieję, że takich czasów nie dożyjemy. Wielka rzecz, słuchajcie, inwestycja za 109 milionów złotych, w całości finansowana z Krajowego Planu Odbudowy dzięki wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju. I mamy nadzieję, że już w kwietniu przyszłego roku, 2025 roku, przejedziemy tutaj samochodami, a ja jako tutaj człowiek, który też uczestniczył w budowie pierwszego tunelu, wiem, że firma Intop jest sprawdzona w boju i da sobie świetnie radę. My też jako miasto, jako powiat, jako pewnie PKP PLK dołożymy wszelkich starań, żeby wam to poszło jak najszybciej. I z mojej strony życzę wam wszystkiego, co najlepsze, życzę powodzenia. I chciałbym teraz oddać głos panu burmistrzowi Arkadiuszowi Śliwie. Bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. 29 listopada 2023 roku była bardzo ważna data w historii naszego miasta. Otworzyliśmy tunel w ulicy Walei Piłsudskiego, a zarazem została podpisana umowa na budowę tunelu w ulicy Przejazd. Dzisiaj mamy symboliczne otwarcie tej inwestycji, drugiej potężnej i bardzo ważnej inwestycji naszego miasta, inwestycji, która przyniesie do rozwoju naszej miejscowości, na pewno poprawi komfort życia mieszkańcom, a również Sulejówka, ale również osobom, które przez Sulejówek przejeżdżają. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Taka krótka historia. W 2016 roku udało nam się wpisać tę inwestycję dzięki przychylności władz PKP do Krajowego Programu Kolejowego i na podstawie tej decyzji udało się podpisać porozumienie między PKP a starostwem powiatowym w Mińsko-Mazowieckim i nami i przystąpiliśmy do prac projektowych. Został zrobiony projekt, został uzyskane pozwolenie na budowę, ale nie było finansowania tej inwestycji i dopiero kiedy ruszyły prace nad Krajowym Planem Odbudowy, my jako miasto, to jest nasz autorski pomysł, wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury, żeby właśnie również finansować z tego Krajowego Planu Odbudowy budowę tuneli, w tym tego tunelu. Udało nam się dzięki też przychylności ówczesnych posłów tę inwestycję wpisać do Krajowego Planu Odbudowy, dlatego ona jest teraz finansowana z budżetu państwa w całości prawie 110 milionów złotych. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili ze strony Urzędu Miasta, to na ręce mojego zastępcy Remigiusza Górniaka, a
ale również ze strony władz kolejowych i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy właśnie do tego przyczynili się, że mamy drugą potężną inwestycję w postaci tunelu w Łódzkiej Przejazd, i to całkowicie finansowaną z budżetu państwa. Ja z tego miejsca chciałem jeszcze raz przeprosić mieszkańców Szczyrówka za utrudnienia, które na pewno będą. To półtora roku jest to tunel w środku miasta. Już widzimy, że są pewne problemy, chociażby z funkcjonowaniem bazaru, ale mam nadzieję, że ten okres przytrzymamy, że inwestycja będzie przeprowadzona w szybkim tempie, zgodnie z harmonogramem, czego życzę firmie Into, która to, jak pan burmistrz mówił, była sprawdzona już przy budowie tunelu w ulicy Walei Piłsudskiego, i mam nadzieję, życzę wam, żebyście tą inwestycję wykonali szybko i sprawnie, i żeby ona służyła naszym mieszkańcom, i za półtora roku, żebyśmy mogli przystąpić tutaj do otwarcia, ku uciesze wszystkich. Bardzo serdeczne podziękowania jeszcze raz dla wszystkich, którzy do tej inwestycji przyczynili, i życzę szybkiej i udanej realizacji tej inwestycji. Dziękuję panie burmistrzu. O zabranie głosu proszę pana wicestarostę Witolda Kikolskiego. Szanowni państwo, tak jak powiedzieli panowie burmistrzowie, to wyjątkowy czas dla naszego miasta, bo rozpoczynamy dzisiaj budowę drugiego już tunelu w naszym mieście. I chcę powiedzieć, że to naprawdę jest wielkie wydarzenie w naszym mieście i... Chciałem powiedzieć, że jest to wyjątkowe wydarzenie również dla mnie, dla wszystkich radnych powiatu mińskiego z naszego miasta, którzy wiele lat czynili wielkie starania, żeby ten tunel tutaj na drodze powiatowej mógł być otwarty. Nie musimy się przekonywać do tego, jakie zalety niesie ze sobą otwarcie takiego tunelu. To nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zaoszczędzenie wielu godzin w ciągu roku dla naszych mieszkańców, którzy stali przed tym tunelem, przed tym przejazdem kolejowym i marnowali swój czas, a mogli go wykorzystać bardziej efektywnie. Szanowni państwo, z tego powodu chciałem też serdecznie podziękować władzom miasta za współdziałanie, za to, że wspólnie z powiatem mińskim będziemy się cieszyć za półtora roku, otwierając ten tunel. Mam nadzieję, że wszystko będzie w terminie, zegar zaczął tykać i mam nadzieję, że za półtora roku spotkamy się na otwarciu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie starosto i poproszę pana dyrektora Pawła Senkulskiego, zastępcę dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jako spółka dokonujemy wielkich inwestycji w skali kraju, ale też takie lokalne jak tutaj w mieście Sulejówek. Wykonujemy tą inwestycję też pod hasłem bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo w tym miejscu to również koegzystencja kolei z miastem. Sam pochodzę też z miejscowości, gdzie do dnia dzisiejszego jest podobna sytuacja, gdzie wybierałem przejazd przez przejazd kolejowy i ryzyko stania na tym przejeździe lub kilka kilometrów dalej przejazd przez wiadukt. No i zawsze próbowałem przejechać przez ten przejazd z myślą, że może się uda. I zawsze udawało się trafić na pociąg i zamknięte rogatki, więc tutaj ta sytuacja troszkę się wyprostuje. Dużo zostało powiedziane, może ja powiem bardziej o tym, co będziemy tutaj robić i w jaki sposób, żeby już nie przedłużać. Wartość, tak jak wspomniał tutaj pan wiceburmistrz, ponad 109 milionów złotych. Tunel będziemy wykonywać do kwietnia. W kwietniu przyszłego roku chcemy go oddać już do eksploatacji tutaj mieszkańcom. Będziemy go wykonywać w technologii podstropowej, czyli w pierwszej kolejności zabijemy larseny, wykonamy ścianki szczelne, założymy konstrukcję odciążającą, bo poza aspektem tym, że trzeba to zrobić, jest jeszcze drugi aspekt, bo mieszkańcy Sulejówka korzystają z kolei, dojeżdżają do pracy, więc też te utrudnienia, które wiążą się z budową takiego wiaduktu, chcemy zmniejszyć do minimum i wstępnie planujemy na każdy z torów zamknięcie jednego z torów, nie będzie przerwy w ruchu, tylko będzie zamknięcie po jednym z torów wstępnie na okres. Chcielibyśmy, żeby było to 2 tygodnie. Możliwe, że troszkę to się wydłuży, ale nie więcej niż 3, ale zakładamy na dzień dzisiejszy, że to będzie po 2 tygodnie dla każdego torów na założenie tej konstrukcji odciążającej. Po wykonaniu tej konstrukcji wykonawca przystąpi do zabudowy płyty stropowej i wszystko będziemy robić już pod spodem, bez wpływu tutaj na prowadzenie ruchu pociągu. Więc w sumie z mojej strony jest to tyle. Jeszcze raz dziękuję i życzę tutaj wykonawcy, żeby
szło jeszcze lepiej niż na pierwszym obiekcie, bo rozumiem, doświadczenie też jest nabrane. Obiekt jest co prawda bardzo podobny, więc tutaj te doświadczenia, których nabraliśmy na tym pierwszym obiekcie, możemy z powodzeniem przełożyć w realizacji tutaj tego obiektu. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze i zaproszę teraz do wspólnego podania sobie dłoni, do wspólnego zdjęcia przedstawicieli trzech inwestorów, Pana Burmistrza, Pana Wicestarostę i Pana Dyrektora. Symboliczny moment. Rozpoczynamy budowę drugiego i już ostatniego tunelu w Sulejówku. I jeżeli Państwo chcecie jeszcze sekundkę do wspólnego zdjęcia na tle jeszcze istniejącego przejazdu wspólnie z Panem Burmistrzem, Starostą i Dyrektorem, serdecznie zapraszamy. Proszę bardzo. Zanim zobaczycie wywiad z wiceburmistrzem Sulejówka, mam dla Was dobrą informację. Postęp z budowy tego drugiego tunelu będziecie mogli też oglądać cały czas na kanale Avisonosz. Co 2 miesiące będą się pojawiać filmy. Kolejny za 2 miesiące, czyli w skrócie w miesiące. Nieparzyste, tak do końca budowy, a na koniec z podsumowaniem. Tymczasem pierwszy film o tym, jak to będzie wszystko wyglądać, mogliście już zobaczyć w czerwcu 2023. A teraz czas na wywiad. Remigiusz Górniak, wiceburmistrz Sulejówka. To co teraz tutaj się dzieje w Sulejówku? Jak teraz ten nowy tunel powstaje? Otworzyliśmy pierwszy tunel, rozpoczynamy budowę drugiego na tak zwaną zakładkę, bo tego samego dnia w momencie otwarcia tamtego tunelu podpisaliśmy umowę na budowę drugiego. I dobra wiadomość jest taka, że głównym podwykonawcą tego drugiego tunelu została firma Intop, która budowała nasz pierwszy tunel i w związku z tym liczymy na to, że pójdzie to tak samo sprawnie i już w kwietniu przyszłego roku zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z umową przejedziemy tym tunelem. Dodam tylko, że jest to pierwszy tego typu obiekt, właściwie tunel w Polsce, który będzie budowany z Krajowego Planu Odbudowy. Udało nam się 2 lata temu tutaj na wniosek burmistrza Sulejówka ująć tę inwestycję na liście podstawowej tego programu i dzięki temu, że znalazły się takie środki pomostowe z Polskiego Funduszu Rozwoju, PKP PLK mogło pozyskać to finansowanie. We wrześniu została podpisana umowa i 109 milionów jest już zabezpieczone i możemy realizować tę inwestycję. Jaki będzie nowy tunel? Co się do niego znajdować? To będzie bardzo podobny tunel do tego pierwszego obiektu. Również ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach. Długość też około 90 metrów. Jedyna w zasadzie taka główna różnica to będzie taka, że nie będzie tego zakrętu wynikającego z geometrii tamtej ulicy Alei Piłsudskiego, a tutaj po prostu będzie w zasadzie na wprost. Będą windy? Tak, będą windy również po obu stronach. Co się stanie teraz z bazarkiem? Bazar pozostanie na swoim miejscu i będzie funkcjonował cały czas w czasie budowy tunelu. Co prawda w pewnym ograniczonym zakresie, bo trochę będzie zmniejszony, ale już jesteśmy dogadani z kupcami, wszystko jest ustalone, także nie powinno być większych utrudnień. Kiedy już możemy się spodziewać przejazdu pierwszym tunelem, drugim tunelem? Myślę, że w kwietniu przyszłego roku, 2025. Też się tak spytam ogólnie o Sulejówek. Czy są jakieś planowane zmiany w komunikacji miejskiej teraz w związku z oddaniem pierwszego nowego tunelu? Tak, będzie zmianie ulega trasa linii L48 z uwagi na to, że już autobus nie będzie mógł dojeżdżać zamkniętymi ulicami do stacji Sulejówek Miłosna. Jest tutaj trasa trochę skrócona, ale tą informację tu wspólnie z warszawskim ZTM-em już przekazaliśmy i mieszkańcom, jest również na naszej stronie. A czy jakieś jeszcze inne zmiany, czy zmiany częstotliwości, nowe linie nocne może? Na razie nie. Rozważamy uruchomienie linii, która będzie wreszcie pierwszy raz w historii miasta przejeżdżała przez tory, bo do tej pory ta główna bariera, czyli tory, uniemożliwiały to, żeby te autobusy przejeżdżały. ZTM zawsze mówił, że nie da się puścić regularnego autobusu w momencie, gdy jest szlaban. Teraz ta bariera znika i będziemy przystępowali do rozmów. Być może się uda taką linię uruchomić. Może jakieś połączenie z Kobyłką?
Jeżeli chodzi o kobyłkę, o tym nie myśleliśmy. Bardziej myśleliśmy o autobusie, który będzie alternatywą dla pociągu, żeby mógł dowozić mieszkańców z Sulejówka do najbliższych stacji metra Warszawy. Już ostatnie pytanie. Tutaj są planowane 4 tory. Czy coś kolejarze mówią, co o nim? Na dzień dzisiejszy projekt jest na liście rezerwowej. Nie ma planów wykonawczych. Jest na razie faza koncepcji. Z tego co wiem, to nie ma w tej chwili dookreślonych jeszcze terminów realizacji, czy w ogóle ten projekt będzie realizowany. Myślę, że nowe kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury ma tutaj jakąś koncepcję i w tej sprawie będziemy się z nimi spotykać.